Sylwestrze, ty osiągnąłeś ogromny sukces, między innymi dzięki swojemu pieskowi, którego adoptowałeś. Zgadzasz się z tym? Nie tyle adoptowałem, co znalazłem. Siostra znalazła, gdy się cika błąkała po lesie. Tak, zgadzam się, dlatego chcę się jakoś odwdzięczyć pieskom wszystkim na całym świecie. Nie no, na razie tylko w Polsce. I chcę rozwozić karmę do schronisk, żeby pieski miały co jeść, żeby miały pełne brzuszki. Dlatego zbudowałem tego swojego psiakobusa. To będzie taki nowy performance? Bardziej akcja charytatywna. Myślę, że dzięki temu, że ten samochód jest taki zjawiskowy, to ta akcja będzie miała większy wydźwięk i może więcej ludzi się tym zainteresuje, trochę poczyta, co to jest za problem z tymi schroniskami, że może warto się zająć tymi pieskami ze schronisk, choćby nawet w taki sposób, żeby przyjść i wziąć pieska na spacer, bo niektóre pieski nie wychodziły z klatek bardzo długo. Powiedz mi, czy twoja Chica chętnie przybrała ten kostium pająka? Przyzwyczaiła się. Na początku wiadomo, to było dla niej nowe środowisko, ale później już się dobrze w tym czuła. Bo on jest leciutki, nigdzie nie uciska, był 3 razy poprawiany, więc super. Jakie masz pomysły na nowe performance? Nie mogę zdradzać, bo coraz więcej jest rywali, rywalizacja się zaostrza i ludzie biorą pomysły ode mnie. Wszyscy mówią, że to ja biorę, ale to oni ode mnie biorą. Uciekam. Dziękuję.